Witajcie, drodzy kochani, przedstawię wam specjalne warzywo, które jest tutaj u nas na Teneryfie. To jest właśnie to warzywo, wygląda jak owoc, taki awokado, ale to jest po prostu taki pnące się roślina, która wydaje właśnie takie owoce. To są właśnie te owoce, one tutaj mają takie igiełki, można sobie zobaczyć wyraźnie, ona tak wygląda. Także jeżeli jesteście w Hiszpanii, jeżeli jesteście na Teneryfie, to właśnie to warzywo posiada właściwości podobne do aloesu vera, ponieważ ma odpowiednie składniki, które oddziaływują bardzo pozytywnie na naszą skórę. Jedząc właśnie te owoce, oddziaływują bardzo pozytywnie na nasz żołądek, na naszą trzustkę, oddziaływają też na nasze nerki w bardzo pozytywny sposób. To są właśnie te owoce. Także jeżeli macie okazję zrobić sobie na przykład z tego owoca maseczkę, mieląc go na przykład w odpowiednim młynku specjalnym, robiąc z niego taki mus i nakładając na cerę, to drodzy kochani, cera wam się polepszy tak samo jak przy stosowaniu aloesu vera. To jest właśnie ten owoc, ten warzywo można powiedzieć. I tutaj na Teneryfie, jak również w Hiszpanii, można go uprawiać, można go po prostu znaleźć. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma posiada odpromienniki Energy Aron. Właśnie odpromiennik to jest home office, który służy do zabezpieczania naszych mieszkań przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, jak również przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym. To jest ten odpromiennik. I tutaj mamy odpromiennik, który jest osobisty, do kieszeni, można go nosić w kieszeni, można go nosić przy sobie, w torniczce, w torebce. Jego działanie, zasięg jest 25 metrów, także mając go w torebce, mając go w torniczce, czy mając go w plecaku, on na nas działa. Oddziaływuje, odpromieniowuje i daje nam energię. Polecam osobom, które wybierają się w góry, polecam się osobom, które uprawiają jakieś sporty. Właśnie można go bardzo łatwo zamieścić w kieszeni i dzięki temu mieć więcej siły, więcej energii. Dziękuję Państwu za uwagę. Nasze produkty można zobaczyć na linku pod naszym YouTube'em i do widzenia.